Nad wyglądem Adama będzie pracowała Sylwia Brzezińska. Spotkanie jednak nie zacznie się od przymiarek, ale od pokazania Adamowi opinii przypadkowych przechodniów na temat jego wyglądu. Ten pan ma klasyczny polski styl. To jest po prostu okropne. Raz, że ma niedobraną fryzurę. Te spodnie przyprawiają mnie zawsze o ból serca. Można tak powiedzieć, że dodaje sobie trochę wieku. Myślę, że pan ubiera się tak jak większość panów, czyli standardowo. Ale to jest po prostu straszne. Dobrze, że nie ma sandałów. Jest po prostu taki niechlujny kompletnie. Taki się z niego zrobi, taki chłopek, roztropek. Co bym mogła temu panu zaproponować? Na pewno styl troszeczkę kolorowych. Żeby wyglądać troszkę młodziej, pan mógłby zmienić obuwie. Patrząc na ten strój akurat może więcej kolorów, nie takie szarości, tylko właśnie więcej kolorów, to by dodało takiej świeżości. Tak uważam. Rewelacja. Więc zaczynamy. Super. Myślę, że to bardzo też jest dla nas jakaś informacja. Bardzo wam dziękuję. Tak, to jest dla nas też informacja, w jakim kierunku będziemy szli. Chciałam ci tutaj po pierwsze zaproponować taki bardzo prosty zestaw. Zacznijmy od czegoś bezpiecznego i w twoim stylu. Są to proste spodnie, tak jak widzisz, biała koszula i taka kurtka, która troszeczkę przypomina również marynarkę. Ona jest na stójce i będziesz ją mógł jednocześnie nosić i do pracy z koszulami, ale również możesz ją łączyć z koszulkami, z krótkim rękawkiem, z długim rękawkiem. Wiem, że lubisz koszule i dobrze się w nich czujesz. Sam jesteś dzisiaj w koszuli. Ja te koszule łączyłabym bardziej właśnie z jeansami, bardziej na sportowo, również z marynarkami, ale troszeczkę w innym... innej konfiguracji. W innej konfiguracji, tak. Koszula jest fajna. Chciałam tutaj przejść do dodatków i do takich sytuacji, jakimi są szaliki. Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie dla ciebie, ponieważ troszkę nada ci takiego charakteru. Podkreśli twój styl. To są bardzo fajne takie elementy, które robią nam całej stylizacji, szczególnie męskiej stylizacji. Taki szalik lub apaszka świetnie podkręcają look. Nie jestem przekonany. Nie jesteś przekonany? Ale chętny do przymierzenia. Czas przymierzyć i sprawdzić, czy Adam przekona się do szalików. Chciałam ci tutaj zaprezentować, jak ciemnym, granatowym kolorem świetnie sobie dodasz centymetrów, ponieważ granatowe spodnie i granatowa kurtka, one po prostu robią jedną długość, jedną kolorystykę. To po prostu optycznie wydłuża. Ten szalik tak naprawdę, mogłoby tutaj go nie być, ale on nadaje troszeczkę takiego fajnego charakteru i pasuje, wydaje mi się. Ta-da. Rozumiem. No, masz rację. Bardzo fajnie. Może nie świetnie, ale lepiej. Ale lepiej, tak. Jeżeli lepiej się w tym czujesz, to ja też jestem za. Dziękuję. Myślę, że to jest bardzo dobry zestaw i nikt już by nie powiedział tak jak w sądzie, że wyglądasz jak, że użyję tego sformułowania chłopek roztropek. Kiedy oglądałem sądę, bardziej mnie to rozśmieszyło. Bardzo pozytywnie to przyjąłem absolutnie, bo ci ludzie mieli rację, rzeczywiście. No było tam zdjęcie, które było bardzo groteskowe, z którego się nabijała pani i absolutnie ma rację, więc przyjąłem to, tą krytykę przyjąłem jak najbardziej pozytywnie, bo chciałem coś zmienić.